Cześć, dzisiaj pokażę nowy generator zdjęć od Google, potocznie nazywany Nano Banana. I możemy tutaj, trzeba wejść w Google AI Studio i nacisnąć Gemini Native Image. Tutaj też się możemy upewnić, czy jesteśmy w opcji Images i Gemini 2.5 Flash Images Preview. Mamy dostępne za darmo 32 tysiące tokenów, prawdopodobnie to i tak codziennie się odświeża, więc tak naprawdę póki co ten generator jest prawie że za darmo. Więc tutaj wygenerujmy z jakiegoś przykładowego promptu, który nam podał Gemini. Wygeneruj banana w stroju i mamy stroj pirata. I tak możemy generować zdjęcia. I teraz jakiś przykładowy. Weźmiemy tutaj sobie na przykład zdjęcie memu z psem i na przykład dodamy mu czapkę urodzinową. No i mamy pieska z czapką urodzinową. Jeszcze. Zdjęmy napisy ze zdjęcia. No i mamy. Model ten wyróżnia się głównie tym, że zachowuje postać, którą dodaliśmy i jej nie zmienia, tak jak to robi na przykład ChatGPT, że minimalnie modyfikuje daną postać. Możemy tutaj jeszcze usunąć. Usunąć biały pasek. No i mamy pieska w czapce. No tutaj akurat uszy nam usunęło, ale no, trudno. Dobra, jeszcze dodamy tego pieska i dodamy zdjęcie z wygenerowanej kobiety i napiszemy coś takiego. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Dodaliśmy dwa zdjęcia do jednego promptu. No, trochę twarz została zachowana, jedynie no ręce trochę. Jeszcze to nie jest idealne w 100%, ale no i tak jest naprawdę fajnie. Fajnie to wychodzi. Możemy jeszcze coś spróbować dodać, na przykład standardowe zdjęcie. Może dopiszmy na przykład, zmieńmy tło. Na plaży.
No i mamy zachowane zdjęcie, nic tutaj nam nie pozmieniało, więc postać jest ta sama, więc jest to naprawdę super narzędzie, bo pozwala nam właśnie zmieniać postać bez jej... Znaczy pozwala zmienić otoczenie i wstawiać daną postać bez zmiany tej danej postaci na lekko inną. Więc możemy, jakbyśmy generować, poprawiali coś w Photoshopie, sobie dodać lub usunąć. Myślę, że to jest naprawdę fajne narzędzie. Możemy korzystać z Google AI Studio oraz z Gemini do tego. Więc myślę, że to tyle. Dzięki za uwagę i liczę na suba. Do zobaczenia.